Ten człowiek oczywiście, jak wiadomo, rzeczywiście jest, ma problemy z depresją. Sam to przyznał. Depresją, sam to przyznał. Natomiast jego tekst to nie jest zupełnie tekst człowieka, który ma depresję. Jest to niezmiernie trzeźwe, spokojne wypunktowanie tych wszystkich koszmarnych, moim zdaniem, rzeczy, które Prawo i Sprawiedliwość i Kaczyński robią z Polski. I on właściwie dał w sposób skrajny, ekstremalny, tak, to prawda, wyraz nastrojowi, który narasta w części, w dużej części przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, a gdyby nastrojowi doszło do samospalenia zarządów Platformy Obywatelskiej z takimi samymi postulatami, to co byś powiedział? To bym powiedział, że to jest problem, nad którym trzeba się zastanowić, że to jest problem do refleksji. To po pierwsze. Po drugie, sytuacja rządów w Platformie i dzisiaj jest zupełnie inna. Zupełnie. Fundamentalnie. Wiem, ale odczucia indywidualne mogą być bardzo dzisiaj, różne. Ponieważ dzisiaj mamy kurs prowadzący Polskę do jednoosobowej w perspektywie, jednoosobowej władzy Jarosława Kaczyńskiego, która nie będzie ograniczona żadnym prawem i jestem pewien, że także czasem trwania. Przynajmniej taka będzie próba. Myśmy się tu zakładali, Dominika, jakiś czas temu, czy będą w Polsce wybory. Wybory o czasie. No jeśli Prawu i Sprawiedliwości zagrozi utrata władzy w roku 2019, zrobią wszystko, żeby wyborów nie było. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.